profesor Jerzy Bralczyk. Elektroniczny podręcznik, no jak sama nazwa wskazuje, to jest taka forma elektronicznej książki. Spoczko, to e-book, panie profesorze. 21 szkół w regionie warszawskim otrzymało nowoczesny sprzęt do nauki. Dwa słowa, jedno wsparcie. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt do nauki zdalnej dla uczniów. Projekt z funduszy europejskich realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.